Skarbiec Nauki Polskiej. W naszym cyklu rekomendacja nowej książki z serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Katarzyna Kobylecka, witam Państwa. Ta pozycja to jest naprawdę niezwykle zajmująca książka i myślę, że będzie interesująca nie tylko dla tych, którzy fascynują się starożytnością, a w tym wypadku starożytną Palestyną. Książka to dziedzictwo Goliata z podtytułem Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. Autorem tej pracy jest dr Łukasz Niesiołowski z PANO z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana w naszym studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. Filistyni, tutaj tytułem wprowadzenia i no może pewnego uporządkowania, to Indoeuropejczycy. Jeden z tak zwanych ludów morza, który przybył na Bliski Wschód w XII wieku przed naszą erą. I którzy to Filistyni byli w tekstach biblijnych przedstawiani jako główni antagoniści, główni wrogowie Hebrajczyków. No a tą sztandarową sceną biblijną jest oczywiście pojedynek Dawida z Goliatem. Teksty biblijne usuwają tych Filistynów, Hebrajczycy są zwycięzcami w tym pojedynku, no ale właśnie pytanie, jak było naprawdę i czy rzeczywiście ci Filistyni nie odegrali takiej specjalnej roli, jak to chce widzieć. Czy chcą widzieć autorzy biblijni w kształtowaniu się tych struktur politycznych na, na Bliskim Wschodzie. Myślę, że to jest główne pytanie pana książki. Co pozostało z tego dziedzictwa filistyńskiego w kulturze starożytnych hebrajczyków, czy tylko nazwa Palestyna? Bo to jest tym dowodem istnienia tego ludu na Bliskim Wschodzie. Wypada chyba zacząć od takiego przedstawienia metodologii, którą się kierowałem, ponieważ jak ktoś zaczyna, pisze tekst naukowy opierając się na tekście biblijnym, to powinien jakby powiedzieć, jaką metodologię zamierza stosować i jak, jak to robi. Otóż ja jestem zdeklarowanym historykiem starożytności, dla którego Biblia jest bardzo ważnym źródłem, ale jednym ze źródeł, którymi możemy dysponować. I rzeczywiście ja się musiałem zmierzyć z taką wersją literacką przedstawioną w tekście biblijnym, w którym. Filistyni są źli, niegodni, są typowym wrogiem starożytnego Izraela i ten scenariusz jakby znany jest powszechnie rzeczywiście ten Goliat stąd stał się tytułowym bohaterem, bo jest takim uosobieniem tego zła. Ja zadałem pytanie: jaka jest relacja między tymi dwoma sąsiadującymi ze sobą ludami, które współistniały przez ponad tysiąc lat? I jakby na przekór tej wersji biblijnej, to znaczy, moja idea była taka, czy wersja biblijna jest wiarygodna i czy zgodnie z rzeczywistością przekazuje informacje o relacjach sąsiedzkich. No, i z tych rekonstrukcji, które udało mi się przeprowadzić, to szedłem do, do wniosku, że, że wersja biblijna jest oczywiście stronnicza. Nawet mam nadzieję, udało mi się wskazać dlaczego. To znaczy, że ponieważ tekst biblijny wspiera się różnymi informacjami źródłowymi, historycznymi, oczywiście, natomiast ma też cel. tak, mhm. Tekst biblijny nie jest tekstem historiograficznym. Ma historiograficzną. Jakąś polityczną tak. tezę. Ma polityczną, ma, mówi o wielkości Boga, mówi o tak naprawdę jest tekstem konstytuującym, Wspólnota um... Czosłowie mówiąc narodową, tak, czyli tę wspólnotę Izraelitów. W związku z tym taki jaskrawy przykład sąsiada wroga bardzo sprzyja samookreśleniu. My, e, i ci obcy. my wobec nich, tak. Natomiast gdy się bada te inne źródła, którymi dysponujemy, no to widzimy, że ten lud, który przybył ze świata ogólnie mówiąc mykańskiego, my tak naprawdę nie bardzo potrafimy, nie jesteśmy pewni, skąd nie przybyli. No właśnie powiedziałam, że są indoeuropejczykami i tutaj jest kilka. Ja w to wierzę hipotetycznych tak? Mam, ich. Mamy, tak my, my, myślę, że najprościej powiedzieć, że oni się wywodzą ze świata zdominowanego kulturowo przez Greków czasów mykańskich. Czy oni pochodzą sami z Grecji właściwej, czy z Anatolii, tego nie jesteśmy pewni. Natomiast no, wywodzą się właśnie z tego świata mykańskiego. I osiedlili się na wybrzeżach Palestyny, czy wówczas jeszcze Kanaanu, i stworzyli bardzo silną kulturę prosperującą przez kilka stuleci. Kulturowo dominując nad ludnością lokalną. Z częścią ludności się zmieszali. To się dzieje w tych wielkich miastach filistyńskich, takich jak Gaza, czy Ashkelon, czy Ashdod. I widzimy taki proces mieszania się tej ludności przybyłej z autochtonami. To jeszcze tutaj dodajmy dwie kolejne nazwy, Gad i Ekron. To będzie tych pięć miast głównych to, to jest pięć głównych najważniejszych ośrodków miejskich w których koncentrowało się osadnictwo filistynów w tej pierwszym momencie ich osadnictwa ich oddziaływanie bardzo szybko co właśnie próbowałem pokazać rozlewa się na tereny interioru to znaczy ponieważ oni przynoszą nowości technologiczne i kulturowo są Wyżej, jest to świat cywilizowany, tak, wobec y, prostej ludności wiejskiej, która przeżywała ogromny kryzys w XIII i XII wieku. Technologicznie Filistyni są y, o skalę bardziej zaawansowani. I nawet te biblijne wzmianki z księgi Samuela o tym, że Filistyni mają monopol na produkcję wyrobów żelaznych i brązowych w efekcie, to pokazuje trochę ich technologiczne y, wyrafinowanie. Natomiast ta ludność protoizraelska, która jest ludnością wiejską, com a uh... Niewielkim zróżnicowaniu społecznym, jest łatwo uzależnialna od takich przybyszów, które są bardzo wyrafinowanymi wojownikami o ogromnym potencjale zbrojnym i gospodarczym. W związku z tym, w tych pierwszych wiekach ta rekonstrukcja wskazywałaby raczej na zdominowanie tego obszaru przez przybyszy. Zresztą model, który my znamy z innych epok, ja próbowałem takie porównania robić, jak Normanowie zdominujący Sycylię, czy Normanowie dominujący Anglię, czy Waregowie na Rusi, to jest ten sam model, że nie duża grupa zbrojnych przywódców. które podporządkowuje sobie miejscową ludność. Tak, która... Narzucając im swoje wzorce kulturowe, ale jednocześnie też czerpiąc z tego, Oczywiście z, tamtego, jest z tamtego żywiołu. Tak, ci dominujący przedstawiciele elity dyktują pewne wzorce, zwyczaje, obyczaje, religie, natomiast sami przejmują od lokalnej ludności inne obyczaje. No najprościej można to wytłumaczyć takim, no, banalnym może porównaniem, że jeżeli tu mamy akurat pewność, że wędrowali i mężczyźni, i kobiety, ale dominują mężczyźni, bo to są wojownicy. W związku z tym oni mają część swojej kultury, którą będą propagować w miejscu, gdzie się osiedlą, no ale oni będą musieli mieć żony. Ich synowie też będą musieli mieć żony, one się będą żonami lokalnymi, a te mają swoją lokalną kulturę, którą też jakoś, no nie, nie mówię przemycą, ale przekażą do tego konglomeratu, który z tego powstanie. Ten XII wiek, kiedy Filistyni przybywają na Bliski Wschód, to jest czas, kiedy w ogóle jeszcze o Hebrajczykach możemy tutaj nie mówić. Tam przede wszystkim mówimy o kanaanejczykach. I tutaj chcę zapytać o tę relację między Filistynami a. Kananejczykami. To znaczy rzeczywiście tutaj jakby trzeba trochę odejść od scenariusza prezentowanego w Biblii. To znaczy, tak jak potrafię to zrekonstruować na podstawie wszystkich danych, którymi dysponujemy, to bym powiedział tak. W latach 80., -tych, 70., -tych XII wieku pojawiają się ludy morza, które przez powiedzmy dwa pokolenia wzmacniają swoją obecność i zaczynają coraz bardziej podbijać czy podporządkowywać sobie tereny Palestyny. W tym samym czasie Ludność lokalna jest to zarówno kontynuatorzy kultury miast kananejskich, które my znamy ze źródeł np. korespondencji z Tel Amarna, która przedstawia nam rzeczywistość z poprzedniego stulecia, gdzie są to małe królestwa rządzone przez monarchów uzależnionych od Egiptu. Tutaj, gdy się pojawiały ludy morza, to widać, że zależność od Egiptu osłabnia, a potem znika. I ludność lokalna jest jakby narażona i łatwo poddaje się tej dominacji filistyńskiej. Natomiast oczywiście o Hebrajczykach jest nam trudno mówić. My na pewno wiemy, że istnieją trzy typy. Ludności, z której coś się za chwilę wydarzy. Jest kategoria szasu, to jest właśnie termin jeszcze amarneński, czyli po prostu nomadzi, którzy gdzieś na pograniczach pustyni, stepu funkcjonują i nigdy nie są wielkim zagrożeniem Britam od zawsze. Jest taka grupa, która się nazywa habiru, których najprościej przetłumaczyć jako tacy bandyci, niejednorodna, zbieranina, ludzi, którzy żyją z oręża. I oni są wielkim zagrożeniem, pokazują nam, że ten świat przeżywał kryzys i tych bandytów było rzeczywiście dużo. I trzecia kategoria to jest ludność pochodzenia kananejskiego, która wybrała życie może być ucieczkowo, to znaczy stworzyła wspólnoty wiejskie, koncentrując się na Pogórzu Efraimskim, to jest taka centralna wyżyna w późniejszym Królestwie Izraela. Oni Staną się Izraelem. Zapewne ta wzmianka na, na, na steli Merneptacha z samego końca XIII wieku, mówiące o Izraelu, to właśnie dotyczy tych obszarów. To jest jakaś ludność wiejska, która na tych obszarach już identyfikuje się jako Izrael, ale ich potencjał jest nieprawdopodobnie mizerny w stosunku do tego, co reprezentowali ci najeźdźcy. Czyli w tym XII wieku jest dwóch graczy Filistyni i Kananejczycy? Tak, w zasadzie, w zasadzie tak. Znaczy, Kananejczycy to jest bardzo upraszczające, dlatego że myślę, że należy myśleć o, o wielości jakichś podgrup. Tuż przed pojawieniem Śródów Morza my widzimy, że tych królestw kananejskich jest przynajmniej kilka na tym terenie, w związku z tym nie sądzimy, że jest to jakaś jednorodność kulturowa. Są podobne cechy, ale politycznie pewnie można mówić o jakichś odrębnościach. I następuje taka akulturyzacja, semityzacja Filistynów? Tak, to znaczy, my widzimy, że są elementy kultury przybyszów, które przetrwają, na przykład imiona własne trwają bardzo długo, zapewne elementy religii trwają w świecie filistyńskim długo, natomiast kultura lokalna, ta semicka, ma dużo do zaoferowania. Na przykład to jest świat, który posługuje się bardzo wydajnym już pismem alfabetycznym, w związku z tym to jest ogromna pokusa, żeby adaptować swój język do Pisma, które jest najprostszym pismem, które wymyśliła ludzkość. W związku z tym tutaj ten świat semicki ma coś do pokazania. I widzimy szereg płaszczyzn, w których te światy się spotykają, i, i ta wymiana jest obu, obustronna. No ale w tym, co ja próbowałem pokazać, jest właśnie podkreślenie owego wpływu przybyszów na późniejszą kulturę Izraela. Judy, ponieważ ten przekaz kulturowy musiał być to jak autostrada cywilacyjna, to znaczy mnóstwo rzeczy późniejsi Judejczycy i późniejszy Izrael przyjął z tego, co przeniesie ze sobą Filistyni. Patrząc na Filistynów, patrząc na Kananejczyków, my możemy też coś powiedzieć o Hebrajczykach, bo Hebrajczycy tak jak pan pisze, pojawiają się dopiero w momencie, kiedy Filistyni już z Kananejczykami, czyli z tymi semickimi ludami, są w pewien sposób zasymilowani. Hebrajczycy bardzo często Filistynów utożsamiają z Kananejczykami, a Kananejczycy to też jest wróg e, tak, znaczy, Izraela. Ja zastanawiałem się nad rozróżnieniem, ponieważ Biblia mówi wyraźnie, że wrogowie to są Filistyni. Ale również, zwłaszcza w księdze powtórzonego prawa, czy w kawałkach księgi sędziów, takim bardzo ważnym wrogiem są Kananejczycy. I więc zadałem sobie pytanie, jaka jest relacja między owymi wrogami, którzy są tymi głównymi wrogami. I wydaje mi się, że jakim sposobem na wyjaśnienie owego, owej trudności, tak, jest uznanie, że owi Filistyni byli nieliczni, szybko się wtopili w ludność tych wielkich miast kananejskich i stworzyli taką, ja użyłem takiego określenia, powstała kultura filisto to znaczy to jest ta mieszanina, która zdominowała cały ten teren, a późniejsi autorzy biblijni jakby o nich mówią z perspektywy owej protoizraelskiej ludności, tej grupy, która nie znajdowała się w centrum świata kananejskiego, tylko właśnie na jego pograniczach, na, na tej wyżynie efraimskiej i dla nich było obojętne, czy to jest ludność indoeuropejska czy semicka. Kananejczyk i Filistyn był takim samym zagrożeniem, to był ten pan, który dominował nad tymi biednymi chłopami i z punktu widzenia tej ludności wiejskiej i jedni i drudzy byli wrogami. Ta dominacja kultury filistyńsko-kananejskiej, w takim razie będę używała tego terminu, trwa do końca właściwie w wieku X, bo wtedy dochodzi do najazdu egipskiego. Faraon Szaszonk najeżdża Bliski Wschód. Ja używam takiego porównania, to był walec, który przejechał przez Palestynę. To nie jest zniszczenie, to jest katastrofa. To znaczy to, co zrobiła ta jedna wyprawa Szaszonka z 925 roku, to jest koniec ponad stuletniego panowania, takiego a równocześnie zachowania równowagi politycznej. Po prostu te wielkie ośrodki filistyńsko-kananejskie rządziły całym lokalnym światem. Przyszedł Faraon i zniszczył podstawy ich panowania i w momencie, gdy on przeszedł przez Palestynę, niszcząc właśnie te ośrodki, powstała próżnia, z której wyrosło nagle i bardzo szybko Królestwo Izraela. To no jest... właśnie, Hebrajczycy na tym skorzystali. Tak, to znaczy. Wykorzystali ten moment w historii. Wypadek mhm. próżni, którą trzeba zagospodarować, to znaczy wielcy panowie cywilizacyjni, te podmioty, które władały ówczesnym światem. A tyle może wypada powiedzieć, że, że to nie, nie jest gołosłowne, co mówię o tym panowaniu, ponieważ właśnie owo panowanie filistyńskie tłumaczy nam, dlaczego cały ten teren otrzymuje nazwę Palestyna ponieważ właśnie istnieje jakiś okres, moim zdaniem przynajmniej 100, jeżeli nie 150-letni, kiedy cały obszar na południe od Fenicji, a do granic Egiptu, nazywany jest Palestyną, czyli terenem Filistynów, no bo oni tam po prostu rządzą. Mhm. Tę nazwę mamy i w źródłach egipskich, i w źródłach asyryjskich, tak żebym powiedział, jesteśmy dość pewni, że to właśnie Filistyni są tam panami, Hegemonami. Gdy... Za sprawą Egipcjan ich panowanie zostało przerwane, to ludność, która do tej pory była podporządkowana, nagle była w stanie wybić się na niepodległość z tej próżni. I tak powstało Królestwo Izraela. Ja no e... właśnie, bo chciałam powiedzieć, to jest wizja historyka. Teraz w takim razie odwołajmy się do co tego, na co na to Biblia. Z innych przyczyn toczy się wśród historyków, archeologów i biblistów dyskusja, ile z opowieści biblijnych to jest wiarygodna rekonstrukcja historyczna, a ile to jest fikcja powiedzmy mitologizująca? Dawno wiemy, że wyjście z Egiptu, patriarchowie, to jest legenda, mit, literatura, to nie jest opis rzeczywistości. W przejściu przez Morze Czerwone nie miało miejsca. To jest byt literacki, to jest kreacja. I już ponad dekadę temu izraelscy archeologowie na Czere z Finkelsteinem stwierdzili, że Królestwo, Wielkie Królestwo Dawida i Salomona jest bytem wirtualnym, że tego królestwa w pierwszej połowie X wieku być nie mogło, o czym świadczą skromne rozmiary Jerozolimy. To jest malutka osada, a nie wielka stolica. I ten argument bardzo dobrze pasuje do tej rekonstrukcji, którą ja przeprowadzam, ponieważ po roku 925 dopiero, czyli <Szeszonka>. po, po najeździe w Egipskim, powstaje Królestwo Izraela w tej próżni i to się chronologicznie zbiega z panowaniem władców Izraela, którzy panują po Salomonie. No ale tutaj też pojawia się w pana książce bardzo ciekawa teza dotycząca i Saula i Dawida. No jest taka delikatna sugestia, która mówi o właśnie ich Filistyńskim pochodzeniu, tej nie, nawet nie pochodzeniu? Nie, nie, nie. Chyba aż tak daleko to bym nie szedł. Byli to w wypadku Saula jest jasno powiedziane, że jest on przywódcą Benjaminitów, czyli jakiegoś plemienia, które znajduje się na południe od owej przestrzeni, gdzie Izrael się będzie kształtować. Dawid ma być Judejczykiem, chociaż istnieje plemienia Judy jest delikatnie mówiąc wątpliwe, jeżeli w ogóle da się dowieść. Raczej jest to późniejsze państwo, które stworzyło sobie tradycję o pochodzeniu plemiennym. Natomiast i jeden, i drugi, według mnie, są przywódcami wasalnymi, czy tak naprawdę, może należy precyzyjniej używać określenia, klientami patronów, jakimi są władcy filistyńscy. To są takie dwa przykłady, może znane wszystkim, którzy czytają tekst biblijny. Otóż, miejsce, w którym Saul jest jedno z tych miast, gdzie urzęduje, to jest Gibeon, w którym wyraźnie jest powiedziane, że w Gibeon stacjonuje oddział jeżeli przywódca Beniaminitów, Saul, funkcjonuje w mieście, gdzie jest garnizon Filistynów, no to trudno spodziewać się, że on to robi bez ich wiedzy i zgody. Drugi wypadek, bardzo znany w naszej świadomości, to jest ucieczka Dawida przed Saulem do Akisza, króla Gat i tenże król Gat dał mu jako uposażenie miasto Siklak i Dawid w imieniu filistyńskiego władcy, Prowadzi takie zbrojne ekspedycje w głąb Judy, rabując, paląc i okradając pewnie lokalną ludność, jako najemnik. Władcy filistyńskiego, więc relacja patron-klient jest tutaj dość prawdopodobna. Czyli u źródeł powstania Królestwa Izraela jest ten filistyński czynnik, my nie możemy go lekceważyć. Tak, to znaczy cały ten obszar jest kulturowo podległy światu filistyńskiemu i rzeczywiście tak naprawdę to, co jakby jest następnym krokiem do zbadania, to są te mechanizmy uzależnienia albo przekazu tych elementów kultury dla tej ludności, która wytworzy, państwo Izrael, a później Królestwo Judy, ale to później. No właśnie, no to w takim razie zastanówmy się, kiedy następuje ta wymiana kulturowa między Filistynami, a Hebrajczykami. Ja próbowałem zanalizować te nawet konkretne zjawiska, które można uznać za taki przekaz, tak? za to, co zostało ze świata filistyńskiego przejęte przez Izraelitów, Judejczyków i Biblię. I wskazałbym na dwa okresy, w których inaczej to zjawisko zachodziło. Pierwszy to jest ten okres początkowy, to znaczy między osadnictwem Filistynu, czyli powiedzmy od połowy XII wieku do końca wieku X, kiedy wszystko, co filistyńskie, jest traktowane jako pożądane. I widać, że takie elementy są bardzo archaiczne, widać to w słownictwie, w pewnych instytucjach. Natomiast potem doszedłem do wniosku, że jest jeszcze drugi moment, drugi okres, w którym nieco na innych zasadach Filistyni wpływają na, na kulturę już teraz tylko Królestwa Judy, to jest VII wiek. To jest taki moment, kiedy po upadku Królestwa Północnego istnieje kilka królestw małych, filistyńskich, najważniejsze dla naszego mojego rozumowania jest ekron i Królestwo Judy wszystkie te państwa żyją w symbiozie pod patronatem Asyryjskim. To jest ten okres, nazywamy czasem skrótowo Pax Asyriaka, ponieważ to jest wielkie, prawie stulecie, kiedy ogromna potęga asyryjska zorganizowała świat swojego pogranicza, podporządkowała sobie Palestynę i część państw została zlikwidowanych, jak Izrael, a część została uzależniona. Otóż Widzimy, że to co się dzieje między Judą a jej sąsiadami jest jakby dyktowane przez tego wielkiego patrona, jakim jest Asyria. I wówczas jest niebywały wzrost gospodarczy wszystkich tych państw. Ale jakby filistyńskich bardziej, to znaczy, zwłaszcza ekronu, tam widać na przykład rozwój produkcji. Takim dobrym przykładem jest produkcja oliwy, która jest skoncentrowana w tym mieście na skalę niemal przemysłową. Oni produkowali tyle oliwy, że mogli pół świata starożytnego napoić tą oliwą. W związku z tym rozumowanie jest takie, skąd rano oliwki do tłoczenia w tych tłoczniach. Oliwki nie rosną wokół ekronu, bardzo dobrze rosną. W Judzie, na Pogórzu Judzkim, gdzie uprawy można wydajnie organizować i ta zależność ekonomiczna jest widoczna. I w mojej rekonstrukcji, która jest hipotezą, ja próbowałem wskazać, że właśnie w VII wieku gospodarczo dominujące miasta filistyńskie miały wpływ na rzeczywistość w Judzie, w Jerozolimie, ale to jest taki wpływ, jak na przykład instytucje nie wiem, wyrocznie, jakieś formy wróżbiarstwa, które to instytucje. Gdy tylko sytuacja się zmieniła, zostały odrzucone. To znaczy, to były takie kulturowe importy, które już wówczas Juda traktowała za obce, czego nie ma dla tego pierwszego okresu. Tamte wszystkie instytucje, przedmioty, nazwy są. Przyjmowane przyjęte, z dobrodziejstwem. Tak, przyjęte i zaakceptowane. A w VII wieku one są przyjmowane przez elitę, bo to jest ciekawe, to jest atrakcyjne. Natomiast gdy politycznie sytuacja się odmieni, to wpływy filistyńskie zostały odrzucone. I myślę, że to jest też moment, który stworzył obraz Filistyna jako wroga. To jest wtedy Juda, która była uzależniona, która trochę cierpiała w tej relacji. Gdy zrzucono tę hegemonię asyryjską, czy syryjczycy się wycofali, to wówczas można było sobie pozwolić na wskazanie, tak, ci sąsiedzi to są nasi wrogowie i wszystko co filistyńskie jest złe. To jest taki mechanizm, który służył podkreślaniu tożsamości mieszkańców Judy, którzy byli ludnością zróżnicowaną. Spajanie tej ludności było ułatwione, jeżeli wskazano jakiegoś wroga. No to w takim razie po tych stuleciach trudnych relacji między Filistynami a Hebrajczykami, co zostało w kulturze hebrajskiej właśnie z tego dziedzictwa Goliata? Dużo zostało w samej Biblii, to znaczy mamy liczne słowa, które na przykład przez swoją niesemicką etymologię możemy hipotetycznie łączyć właśnie z owym przekazem od Filistynów. Instytucje, takie jak właśnie wróżbiarstwo wyrocznie, nazwy miejscowe. Nekromancja też pojawia się. Nekromancja, która jest. archeologowie i historii wiedzą, że to jest typ wróżbiarstwa, który się rozwijał w Anatolii w drugim tysiącleciu i jego pojawienie się w Biblii rzeczywiście jest, może być takim znakiem, że pośredniczyli w tym, w tym procesie Filistyni lub inne ludy, morza, bo ta ludność jest bardziej zróżnicowana, ale to są ci mhm. przybysze ze świata zachodniego. A to jest wróżenie, wróżenie właśnie poprzez duchy. Przykład z wywoływaniem ducha Samuela przez Saula w Endor, jest biblijną narracją, najbardziej to. Mm -hmm. Czyli co, sfera językowa to jest bardzo uchwytne, te e, słowa, które są e, bez pochodzenia indoeuropejskie, które tak. przyszły z Filistynami. Mogą mieć właśnie anatolijskie lub mm -hmm. greckie pochodzenie, dużo instytucji religijnych, bardzo dużo, co zrozumiałe, nazw przedmiotów metalowych e, albo całych takich elementów Wykorzystywanych na przykład w kulcie świątynnym mogą pochodzić właśnie z tego, z tego świata. Jest taki dobry przykład, to dla archeologów to efektowne, w Palestynie w pewnym momencie jest wysyp wręcz. Takiego typu ołtarzy kamiennych, które nazywają się dla uproszczenia ołtarzami rogatymi, ponieważ czy one są duże, na których można szlachtować cielaka, czy małe, na których się pali kadzidło, to jest to płaszczyzna z czterema wywiniętymi w górę rogami. O istnieniu takich rogatych ołtarzy wręcz mówi Biblia, mówiąc o chwytaniu się rogów ołtarza. Wiemy archeologicznie, że ich jest dużo. Pierwsze znane nam ołtarze rogate to jest w początku drugiego tysiąclecia w Grecji. To jest taki wręcz przykładowy, wzorcowy element ikonograficzny przedstawiający kult w świecie minojskim, później mykeńskim. I nagle tych ołtarzy jest mnóstwo w pierwszym tysiącleciu w Palestynie. Takich zjawisk jest więcej. I dlatego bym sądził, że ten mój tytułowy Goliat to nie jest po prostu tępy osiłek, który. Tępą siłą próbował narzucić swoje panowanie. Tylko ja go sobie wyobrażam jako jednak wyrafinowanego przedstawiciela elity ze świata zachodniego, który trochę. Przyniósł cywilizacji swojej na tereny Palestyny. Taka teza o wpływie elementów kultury europejskiej, no chyba tak mogę powiedzieć, czy anatolijskiej, na Bliski Wschód, no do tej pory chyba nie była specjalnie promowana ani jakoś eksponowana. A tutaj pan zdecydowanie kładzie akcent na ten kierunek oddziaływania. Tak, znaczy ja się tym interesuję, ponieważ to było zaniedbane, ale ja myślę o relacjach między światem egejskim i wschodnim jako dwukierunkowej autostradzie komunikacyjnej, a rzeczywiście badacze przez ostatnie dekady koncentrowali się tylko na jednym kierunku, tym wschodnim. I w nauce jest jeden trop, który do tej pory był powszechnie eksploatowany, mianowicie o wpływach pochodzących z północy do Palestyny, mianowicie ze świata hetyckiego lub posthetyckiego lub churyckiego, czyli z tego świata na północ od Syrii, ze wschodniej Anatolii. No tak i tutaj chyba jeszcze można sobie wyobrazić, że filistyni musieli przez Anatolię przechodzić w swojej wędrówce na Bliski Wschód. W związku z tym oni też mogli nasiąknąć tamtymi zdobyczami i przynieść te hetyckie zdobycze na Bliski Wschód jako swoje. Tak, znaczy tutaj jest trochę pytanie jak sobie wyobrażamy ową migrację. To znaczy to też jest sprawa dyskusyjna, Ponieważ w źródłach ikonograficznych i tekstowych my widzimy, że mówi się o tym, że ta ludność wędrowała lądem, są przedstawione wozy, na których są i kobiety, i ciągnięte zwierzęta, ale są też bitwy morskie, w związku z tym jakieś okręty. Myślę, że wędrowali i tak, i tak. Ale to co najważniejsze, to że nie, że wędrowali z jakiegoś świata greckiego i cały ten teren. Po drodze do Palestyny to była dla nich przestrzeń transferowa, którą omijali. Tylko, że to jest jak kula śnieżna że oni się tak toczyli i myślę, że zabierali ze sobą przedstawicieli lokalnych elit. I dlatego ta grupa też jest niejednorodna. I jeżeli jest coś greckiego, coś anatolijskiego w tym, co przekazano hebrajczykom czy judejczykom, to to może być ta sama mieszanina, tak? Ludność, która wędrowała i tak dołączali się kolejni do tej, do tej migracji, ponieważ to, co ważne rzeczywiście, ta migracja nie była migracją przypadkową. To znaczy świat mykański się rozsypał gwałtownie. To znaczy, to jest migracja, która jest bardzo zdeterminowana. To nie są najeźdźcy, którym się nudzi, tylko oni szukali miejsca do życia. Mm -hmm. Bardzo jestem ciekawa, jakie są pierwsze recenzje pana książki, jak oceniają znaczy, to fachowcy. To jest tak, że tam jest mnóstwo prowokacyjnych tez. Tam jest dużo materiału, który jest. Um, mam świadomość tego kijem w mrowisko. Ale podpisuję się pod tym, co tam napisałem cały czas. W związku z tym, no, staram się to przedstawiać w taki sposób, żeby czy to jest um, specjalista, historyk, czy archeolog, czy też um, laik, to żeby ta argumentacja była do prześledzenia. I. Przyznam, że jednym z takich moich celów albo ideałów, nie wiem na ile zrealizowanym, jest to, żeby książka, mimo że gruba i naukowa, żeby była przystępna nie tylko dla specjalistów. Natomiast oczywiście, no ja się spodziewam jakiejś dyskusji moich kolegów z branży. Na razie raczej słyszę o pozytywnych... Reakcje. No, ja tutaj mogę potwierdzić, że chyba się Panu udało osiągnąć ten ideał właśnie przystępności, nie tylko dla osób zajmujących się zawodowo tym obszarem, ale również dla osób po prostu lubiących starożytny świat, więc tutaj gratulacje. Natomiast też przyznam się Państwu, że wydaje mi się, że to jest książka, która no w sposób taki niezwykły nowy, nowatorski, świeży, intrygujący w ogóle patrzy na, na historię Bliskiego Wschodu, na historię Palestyny. I myślę, że to jest taki argument. Argument, który powinien Państwa zachęcić do sięgnięcia po tę pozycję. Łukasz Niesiołowski z Pano, przypominam, to jest gość dzisiejszego spotkania w Skarbcu Nauki Polski. Bardzo Panu dziękuję. dziękuję Autor bardzo. książki Dziedzictwo Goliata, Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. To jest najnowsza książka z serii Monografie FNP. Zachęcam Państwa do lektury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja z cyklu Skarbiec Nauki Polskiej powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.